Cześć, nasz gracz jest już prawie gotowy, jednakże nie może się poruszać, ponieważ nic w związku z tym nie zrobiliśmy. Stoi więc w miejscu. Na samym początku usunę blueprinta z mapy, ponieważ nie chcę, aby startował gracz z tego punktu, ale z punktu domyślnego na mapie. Teraz stworzę nowy blueprint. Dokładnie będzie to klasa Game Mode Base, w której podamy informacje, który gracz w konkretnej mapie ma być wykorzystywany w grze. Zmieniamy tylko jeden element w tej klasie, a dokładnie domyślnego gracza, który w tym przypadku będzie naszymi ramionami. Możemy go wybrać z listy albo zaznaczyć w content browserze i tutaj wskazać go strzałką. Jest na liście, więc wybieramy go z listy i to wszystko. Teraz, aby mapa miała właściwe ustawienia, musimy te ustawienia zmienić pod naszego gracza. Niestety nie mamy tutaj karty, więc w menu window szukamy karty World Settings. I tutaj możemy w właściwy Game State Base wstawić w odpowiednim miejscu. Czyli zaznaczamy tutaj i klikamy strzałką, ponieważ tak jest najszybciej. Jeżeli włączymy grę, zobaczymy, że gracz jest już aktualny graczem, nawet w dłoniach broń, jednak nie mamy możliwości poruszania się nim. Możemy jednak skorzystać z podobnych ustawień gracza, jakie były w przypadku gracza w perspektywie trzeciej osoby. A więc wchodzimy do poprzedniego gracza, który został stworzony wcześniej i jak widzimy mamy tutaj poruszanie się, czyli dokładny ruch, obrót gracza, a także skok. Więc kopiujemy wszystkie te elementy w taki sposób. Sterowanie też zostało w Project Settings wcześniej ustawione, więc nie musimy nic zmieniać. Po prostu będziemy wybierać konkretnego gracza, który sterowanie będzie posiadał w ten sam sposób ustawione. Wracamy do Event Grapha naszego nowego gracza i tutaj kopiujemy, wklejamy rzeczy, które zostały skopiowane wcześniej. Kompilujemy, jeżeli nie ma błędu, a nie ma, możemy zobaczyć, jak gracz się zachowuje. A więc może się obracać w prawo oraz w lewo w poziomie. Może się też poruszać do przodu i do tyłu. Jedyny minus to jest taki, że nie możemy spojrzeć w dół i do góry. Ale można to w łatwy sposób naprawić. Wchodzimy z powrotem do charakter blueprinta i w opcjach kamery zmieniamy jeden element. Chcemy, aby ruch naszej myszki odpowiadał za rotację tego elementu, czyli jeżeli damy play teraz, ruch myszki wpływa na ruch kamery, a to tym samym wpływa też na ruch naszych ramion, a ramiona na broń.